Wesołych świąt Wielkiej Nocy, drodzy Państwo, a w Wielką Sobotę gra PKO BP Ekstraklasa w 26. kolejce Piast Gliwice. Podejmuje wicelidera, a więc piłkarzy Śląska Wrocław. Na trybunach stadionu w Gliwicach między innymi Michał Probierz, selekcjoner reprezentacji Polski, który dopiero co poprowadził biało-czerwonych do wygranych baraży i awansu na Euro 2024, ale my skupiamy się już na tym, co dzieje się na murawie. Pierwsza piłka w rękach Rafała Leszczyńskiego, a chwilę później także Franciszek Plach łapie futbolówkę. Te pierwsze próby ataków bardzo nieśmiałe. Najgroźniej było w pierwszej połowie, kiedy Tomasz Huk uderzył tuż nad poprzeczką bramki Śląska Wrocław. To już fragmenty drugiej połowy. Spore zamieszanie pod bramką Leszyńskiego i 1-0, chociaż Szymon Marciniak odgwizduje zagranie piłki ręką. Popatrzmy raz jeszcze. Przyjęcie piłki, później ona się odbija od Tomasza Huka. To jest ta właśnie kontrowersyjna decyzja, czy tu była ręka, czy nie było. Później piłka trafia do Jorge Felixa, ten oczywiście z całej siły pakuje ją do siatki i ostatecznie decyzja po analizie VAR jest taka, że gol uznany i piłkarze Piasta mogą się cieszyć. Czwarty gol Jorge Felixa w tym sezonie, jest 1-0 dla przyjezdnych. I przenosimy się pod bramkę Piasta, do grania w pole karne, po rzucie wolnym przewrócony tam Macenko. I oglądamy powtórki, po raz kolejny Szymon Marciniak korzysta z VAR-u, uderzony przez Miguela Munoza, a więc rzut karny dla Śląska Wrocław i żółta kartka dla Munoza. Erik Exposito jesienią karnego w meczu z Piastem nie wykorzystał, ale tym razem z dużym spokojem trafił do siatki. To jest 15 gol Hiszpana w tym sezonie i umacnia się Exposito na pozycji lidera klasyfikacji strzelców, ale to dopiero jego pierwsze trafienie na wiosnę. W Gliwicach remis 1-1 i to Śląsk łapie wiatr w żagle. Jest 2-0. Petr Schwarz, który dosłownie chwilę wcześniej pojawił się na murawie, wykańcza akcję, a właściwie korzysta z doskonałego podania Erika Exposito. Patrzymy, czy tutaj nie było spalonego, bo tam Klimala walczył o piłkę i czy Klimala nie dotknął tej piłki, czy też nie było faulu. Tutaj nie ma ani faulu, ani spalonego. Jest gol Petra Schwarza i Śląsk przegrywał w tym meczu 0-1, ale już prowadzi 2-1. 4 minuty przed końcem, znów jednak zamieszanie w polu karnym Śląska i gol Patryka Dziczka. 8 trafienie w sezonie, no a Piast znów świętuje. Jest remis, popatrzmy, Schwarz minął się z piłką, Felix nazwijmy, że to była asysta, później Schwarz jeszcze próbował interweniować, piłka po rykoszecie zupełnie poza zasięgiem Leszczyńskiego. 2-2 i doliczony czas gry, Erik Exposito, to była piłka meczowa, ale tym razem doskonale interweniuje Franciszek Plach. 14 remis Piasta Gliwice w tym sezonie. Takim wynikiem kończy się to spotkanie. Piast dzieli się punktami ze Śląskiem Wrocław i no, też niezadowoleni szkoleniowcy, którzy znają się doskonale z gry przed laty w Legii Warszawa, a więc Aleksander Wukowicz i Jacek Magiera. Remis, z którego żadna z drużyn nie jest zadowolona. Śląsk na razie pozostaje na drugiej pozycji, ale znów powiększa się jego strata do Jagiellonii Białystok. Piast Gliwice, Śląsk Wrocław 2-2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.